ogóle nie można stać na pasach. Znaczy policja może, nie? Bo oni to sobie mogą wszystko, kurwy jebane. Taktyka jest taka, że teraz jak siedzę na kiblu, to sobie siedzę i podczas siedzenia na kiblu, wiecie, są trochę rozszerzone poślady. Bierzecie, kurwa, papier tako i trzecie w ten sposób, że od tyłu do przodu jakby, tylko że siedząc cały czas na tym kiblu, tak robisz kilka serii, aż się wyczyści i potem, jak już wyciszysz w ten sposób, wstajesz i potem rozchylasz poślada jednego i jedziesz w drugą stronę, od jajec do pleców. Chuja szybciej sobie ujebiesz. Nie wiem, pisanie takich rzeczy to serio. No tak, chuja stracisz taką taktyką, jak się podcierasz. Będę Także brał, uważajcie, no. Nie? Bo to zagraża życiu takie podcieranie. Serio, weźcie, dorośnijcie. Bo ja już swoje żyję i ja wycierałem dupę w każdy możliwy sposób. Serio. Ale może widzów interesuje, że iCarly będą nowe odcinki. Nie, też ich to nie interesuje. Nie, fuj, ich to jara. Mnie też jara. Ty kurwo. Jaka nazwa tapety? Wykrzyknik tapeta, wariacie. Słucham cię, ksiądz Robal. Czy cię lubię? Tak, lubię cię, ale uważam, że powinieneś się zacząć leczyć. Albo przynajmniej źle, pójść pogadać z psychologiem. A, nie powiedziałem się z nim. Na temat swojego życia. Ale to źle, żebyśmy grali z gawłem? Maciek, czy to źle, żebyśmy grali z partnerem gawłem? Nie. Kiedyś zorganizuję takie spotkanie, gdzie wszyscy się wysyłamy w jednym miejscu i będziemy podcierać dupy różnymi technikami. A potem zadecydujemy, które są najlepsze. Co jest? W ogóle nie można stać na pasach. Albo się stoi tutaj, jak jest miejsce, albo tutaj się powinno stać. Nie można tak stać. Znaczy policja może, nie? Bo oni to sobie mogą wszystko, kurwy jebane. Ale ja już takie sytuacje miałem na basenie, że gościu srał pod prysznicem i upychał gówno klapkiem do tej kratki tam. Ale to jest naprawdę... Został wtedy najebany przez seniorów, którzy trenowali u mnie w klubie, także to się nie opłaca. Normalnie wciskał gówno klapkiem, kurwa, do kratki. No ale dostał na pizdę za to. Siema, wylewiasz. Kiedy podpiszesz profil Steam, bo czekam już 2 miesiące. Sam Irzi. A właśnie, jesteś na końcu kolejki przez to. Też nieraz... dupę wycierałem jakimiś liśćmi klonu, wycierałem najczęściej. Jak na podwórku się bawiłem i nie chciało się wracać na chatę, to liście klonu wjeżdżały do akcji i dupa była czyściutka. Przydało się około 460 tysięcy pay-per-view. Dla porównania ta gala Naimana, ta MMA VIP, sprzedało się na niej tylko 14 tysięcy. Tych 14 tysięcy pay-per-view, a chłop coś tam szczekał, nie? Że on to se z salonu wyjeżdża, kurwa, G-Wagonem. Pies cię jebał, chłopie. Pay-per-view. No, debil. A, debil. O co, kurwa, widzieliście to? Leć na klipa 3-sekundowego na YouTube. No bo trochę riski w internecie pokazywać swoje ticy. Lepiej jak pokażesz, jakie se zrobiłaś tipsy. Chociaż mnie to jebie i otwieram sobie chipsy. Tu na streamie mi widzowie.